życie na Ziemi możliwe jest dzięki przepływowi informacji genetycznej. Centralny dogmat biologii molekularnej to hipoteza, według której przepływ informacji następuje od DNA poprzez RNA aż do białka. U większości organizmów DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. RNA natomiast odpowiada za przekaz tej informacji, czego efektem jest biosynteza białek. Informacja genetyczna zapisana w DNA musi zostać odczytana. Proces ten nosi nazwę transkrypcji i polega na przepisaniu informacji z DNA na RNA przy udziale bardzo wielu enzymów, m.in. polimerazy RNA zależnej od DNA. Polimeraza RNA przyłącza się do rejonu promotora oddalonego od miejsca startu transkrypcji. Rozpoczyna się synteza nici RNA. Rybonukleotydy zostają dobudowywane do wydłużającego się końca 3'. Komplementarne zasady łączą się w pary, zapewniając prawidłową sekwencję syntezowanej nici. Następuje dalsza synteza RNA. Polimeraza RNA zbliża się do sekwencji końcowej, gdzie następuje zahamowanie transkrypcji. RNA i polimeraza odłączają się. W wyniku transkrypcji otrzymaliśmy prekursorowy RNA, który jednak nie jest w pełni funkcjonalny. Aby tak się stało, musi ulec kilku modyfikacjom. Dopiero wtedy będzie mógł pełnić swoją rolę. W trakcie transkrypcji może zostać na przykład przekazana informacja o więcej niż jednej cząsteczce rybosomowego RNA. Właśnie dlatego prekursorowy rybosomowy RNA musi zostać pocięty na odpowiednie fragmenty. Większość genów organizmów eukariotycznych zawiera fragmenty niekodujące zwane intronami. Fragmenty te muszą zostać usunięte. Fragmenty zawierające informację genetyczną, zwane egzonami, muszą zostać powtórnie połączone. W ten sposób uzyskaliśmy w pełni funkcjonalny RNA, który teraz może zostać wykorzystany w kolejnym procesie, czyli translacji. W rezultacie nastąpi biosynteza białek, które oprócz funkcji regulatorowych są także podstawowym budulcem naszego organizmu.